Czy wiesz o tym, że szachów można się nauczyć w 7 minut? Cześć, tu Michał, witam Cię na kanale Szach Mike, gdzie nauczysz się grać szachy jak profesjonalista. Ale pamiętaj, że jeśli nie subujesz, to nigdy nie zamatujesz. Zapraszam na zakupy szachowe, sklep.szachmaj.pl. W tym odcinku pokażę Ci, jak nauczyć się grać szachy w 7 minut. Jak to zrobić? Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najczęstsze błędy początkujących, to koniecznie obejrzyj mój poprzedni odcinek o 8 błędach początkujących. No dobra, to jak nauczyć się grać szachy w 7 minut? Zróbmy to w 7 krokach. Pierwszym z 7 kroków są ruchy figur. Spójrz na szachownicę. Mamy tu wieżę i wieża się rusza w liniach pionowych i poziomych. Do końca szachownicy lub do pierwszej przeszkody. I tak samo też zbija. Kolejną figurą jest goniec, zwany też laufrem, i goniec porusza się po przekątnych, zwanych też diagonalami. Kolejną figurą jest hetman, zwany też królową, i hetman to jest połączenie wieży i gońca. Dlaczego? No bo spójrz na szachownicę. Wieża się rusza w liniach pionowych i poziomych. I w ten sam sposób rusza się też hetman. A goniec? Goniec rusza się po przekątnych, zwanych diagonalami. I takie same są dokładnie ruchy hetmana. Kolejną figurą, którą musisz znać, jest skoczek, zwany też konikiem. Jest nawet taki wierszyk, który mówi, że 2 do przodu i 1 w bok, taki jest konika skok. Możemy też prościej powiedzieć, że konik, w sensie skoczek, robi ruch w kształcie litery L, czyli na każdym z tych pól może się zatrzymać. To, co jest ważne, to skoczek jako jedyna figura na szachownicy potrafi przeskakiwać przez inne bierki. Czas na króla, czyli najważniejszą figurę na szachownicy, bo jeśli stracisz króla, to oznacza koniec partii. Ale z drugiej strony król to jest bardzo słaba figura, bo tak naprawdę może się poruszać tylko o jedno pole w każdym kierunku. No dobra, została nam ostatnia, 6 bierka do wyjaśnienia, a konkretnie to pionek. Ale ten pionek jest bardzo, ale to bardzo tricky. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jako jedyna bierka w szachach inaczej się rusza i inaczej zbija. A po drugie, dlatego że jako jedyna bierka nie może się ruszać do tyłu. Jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, pionek może się ruszać o jedno pole na wprost i tylko do przodu, tak jak wspomniałem wcześniej. Ale wyjątkiem jest pozycja startowa, kiedy to pionek z pozycji linii numer 2 w przypadku białych i z pozycji numer 7, czyli z linii numer 7 w przypadku czarnych, może iść o jedno lub dwa pola do przodu. I to jest oczywiście opcjonalny wybór dla białych. I to jest ruch pionka. A jeżeli chodzi o zbicie, to bardzo ważne, że pionek zbija na skos i wchodzi na miejsce zbijanej bierki. Tak wygląda bicie pionkiem. Wchodzimy pionkiem z pola D2 na miejsce zbijanego pionka na polu E3. Drugi krok z 7 to szach. Na czym on polega? Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy wieżą z pola A5 na pole A7. No i zobacz, co się stało. Zaatakowaliśmy, zagroziliśmy zbiciem czarnego króla. I na tym właśnie polega szach. Trzecim krokiem z 7 jest szach mat. Na czym on polega? Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy wieżą z pola B6 na pole B8. I zobacz, co się stało. Daliśmy szacha. Czarny król jest zaatakowany. No ale jednocześnie ten król nie może uciec na linię numer 7, tak? Bo na żadnym z tych pól, czyli F7, G7, H7, nie może tutaj wejść, no bo kontroluje to wieża z pola A7. I to jest właśnie szach mat, czyli król jest zaatakowany i nie ma ucieczki. Czwarty krok z 7 to pad. Na czym polega pad? Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i teraz gramy hetmanem z pola D7 na pole C7. No i tak, okej. Mamy ogromną przewagę białymi, ale czarny król nie ma żadnego legalnego ruchu. No bo zobacz, nie może iść na pole B8, no bo tu nasz hetman kontroluje to pole. Nie może iść na pole B7, taka sama historia. I na pole A7 również nie może iść, bo tutaj też hetman te wszystkie pola kontroluje. A to oznacza właśnie pad, bo król nie ma żadnego legalnego ruchu i nie jest zaatakowany. Piątym krokiem z 7 jest bicie w przelocie. Na czym ono polega? Spójrz na szachownicę. Gramy białymi, ale ruch jest czary. No i czarne startują pionkiem z pola F7 na pole F5, czyli z pozycji startowej startują o 2 pola. No i teraz my możemy zrobić taką małą magię. A konkretnie to en passant, czyli bicie w przelocie. I możemy pionkiem z pola G5 wejść na pole F6. To, co jest ważne, to bicie w przelocie można zrobić tylko od razu w następnym ruchu, gdy przeciwnik wystartuje o 2 pola pionkiem z pozycji startowej. Szósty z 7 kroków to poprawne ustawienie bierek do gry. Jak to zrobić? To bardzo proste. Zacznijmy od najbardziej problematycznej bierki, czyli hetmana, zwanego też królową lub damą. No i zobacz.
D jak dama, czyli hetman będzie stał na literce D. A po drugie, królowa lubi swój kolor, czyli biała królowa jest na białym polu, a czarna jest na czarnym. I tyle w tym finezji. Potem oczywiście ustawiamy króla, czarnego również, wieżę w narożnikach, czarne również oczywiście. Potem obok wież ustawiamy koniki. Tutaj to zrobię w ten sposób. Potem gońce. I przed każdą z figur dodatkowo ustawiamy pionki. A tak z ciekawości, grasz już w szachy? Jeśli tak, to koniecznie napisz w komentarzu pod tym filmem, kto i kiedy nauczył Cię grać w szachy. No dobra, to czas na ostatni, siódmy z 7 kroków do nauki gry w szachy, czyli roszadę. Co to jest roszada? Roszada to jedyny ruch w szachach, gdzie jednocześnie ruszają się dwie bierki tego samego koloru. Po co robimy roszadę? Roszadę robimy po to, żeby zabezpieczyć naszego króla. A jak wygląda roszada? To proste. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy królem z pola E1 na pole G1 i robimy tak zwaną krótką roszadę. To jest pierwszy rodzaj roszady. A drugi rodzaj roszady to tak zwana długa roszada, bo dłuższa droga do wieży, czyli tutaj. Pyk i jest. To, co jest ważne, to są cztery zasady, które trzeba przestrzegać, żeby w ogóle roszadę można było zrobić. Po pierwsze, to musi być pierwszy ruch twojego króla i wieży, z którą chcesz zrobić roszadę. Po drugie, pomiędzy twoim królem a wieżą, z którą chcesz zrobić roszadę, nie może być żadnej bierki, ani twojej, ani twojego przeciwnika. Po trzecie, w momencie, gdy chcesz wykonać roszadę, nie może być twój król zaszachowany. I w końcu po czwarte, a to już ci pokażę na szachownicy. Spójrz proszę, gramy białymi i robimy krótką roszadę. No i okej, może i czarne też chciałyby teraz zrobić roszadę, ale nie mogą. Dlaczego? No bo nasza biała wieża z pola F1 kontroluje pole F8, czyli tak zwane pole szachowane, przez które po prostu czarny król nie może przejść. I tyle! To był ostatni odcinek z serii Szachy dla początkujących. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szachach, to koniecznie zapisz się do mojej szkoły szachowej online. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już wkrótce. Szach mat!